Hej, cześć, witam serdecznie, powracamy do Kingdom Come. W poprzednim odcinku udało nam się zebrać oręż, który teoretycznie, jeżeli pani Szczepanka nas nie poznała, byliśmy u niej, ona w ogóle strzeliła jakiegoś dziwnego, znaczy może nie tyle co focha, co raczej takie, a kim ty jesteś? A to my, Henryk, oczywiście rozmawialiśmy z nią, poinformowaliśmy ją, iż chcemy opuścić Talmberg, jednak jesteśmy trzymani tutaj poniekąd siłą przez Dziwisza. Swoją drogą, zobaczmy sobie, co jeszcze ciekawego jest tutaj. Na przykład, okej. Okay. Teren prywatny, bardzo łatwy zamek. Zamknijmy te drzwi i zobaczmy, co możemy tutaj sobie zabrać. Dalekosiężna strzała. Dobra, łykam. Cały czas jestem przeciążony. No się przesunąć strażnik. Chciałem stąd wyjść. Tutaj właściwie nic się mu nie działo. W ogóle tych strzał nie wziąłem. Skąd on przyszedł w ogóle? Otworzył jakoś drzwi po cichu. Nie słyszałem tego. Będzie nas pilnował? Nie. Dobrze. Spróbujmy jeszcze raz jedno podejście zrobić. To mamy już ogarnięte. No nie, tutaj nie możemy przebywać, jednak jeżeli oni widzą mnie. Dobra, w takim razie nie będę ich prowokował. Idźmy. Idźmy w kierunku wyjścia. No i zobaczymy, czy faktycznie strażnik, który dostał wyraźny rozkaz, aby nas nie wypuszczać, pozna nas, czy nas nie pozna. Tutaj z handlarzem byśmy mogli pohandlować. Ciekaw jestem, czy przybyła mu jakaś gotówa. Ostatnio żeśmy Wodawę wyczyścili do cna z pieniądzów. No zobaczmy, czy będziesz w stanie zaproponować jakąś gotówę. Majątek kupca zero, ale to nie zmienia faktu, że my byśmy mogli coś od niego kupić i metodą wymiany coś byśmy sobie nabyli. Mapa skarbów. Kurczę, to by była ciekawa historia. Siekiera Kunesza. Ciekaw jestem, czy on by zauważył to, że to kradliśmy. Pewnie by zauważył, więc nie będę kombinować. Dobra, na razie sobie gościa odpuszczę. Może spotkamy jeszcze jakiegoś kupca, jak opuścimy mury. Zobaczmy w takim razie. Pogadajmy z gościem. Jesus Christ be praised. Dobra, stwierdźmy oczywiście, iż musimy się stąd wydostać i to jest nasz cel. We need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone. Okej, okay. Czyli strażnik nie dał się tutaj nabrać, ale udało nam się sprawić, iż brama została otwarta. To jest dobre. Ucieknij z zamku i udaj się do skalicy. Nie mamy konia. Konia będziemy musieli skubnąć gdzieś tutaj stąd. Dwa cele udało nam się osiągnąć, a jeżeli nie, będziemy tam sposobić się z buta. Droga jednak nie jest najkrótsza. Najważniejsze, że udało nam się opuścić zamek. W takim razie przejdźmy sobie do mapy i zobaczmy sobie, co byśmy mogli zrobić. Dobrze byłoby zobaczyć sobie najpierw ten znacznik, później jakoś tutaj wszystko poodwiedzać, te wioski, które są przy podzamczu. Mam nadzieję, że się nie zabijemy, jak przejdziemy po tych kamieniach. Nie, możemy sobie tędy spokojnie chodzić. Oset, weźmy. Oset nam się przyda. Zawsze podniesie nam się troszeczkę ziołolecznictwo, tudzież zielarstwo. Będę zbierał. Aha, ale wyglądamy teraz faktycznie jak nie w kijaszek dmuchał. Może nasze umiejętności walki są nie na zbyt wysokim poziomie. To było chyba w tym domu coś. Zobaczmy sobie tego gościa. Czy on będzie jakimś wartościowym rozmówcą? Nie. Po prostu sobie klient stoi. Czy to jest domek, gdzie musimy dojść? Tak. Trzeba to obejść z drugiej strony. Spoko, to wszystko wygląda. Ładnie jest gra zrobiona. Nie ma co narzekać. Na razie nie spotkałem jakichś wielkich gliczy. Rozmawiasz ze mną? Nie. A ty? Są jacyś łowcy tacy bardziej.
Też nie chcesz ze mną pogadać. Spoko, mamy wodę. To mi się podoba. No tak. Któraś tutaj niewiasta chciała ze mną chyba porozmawiać. Wieśniaczka. Łaźnie odkryliśmy. O! Będziemy mogli się obmyć? Na to wygląda. Tu mamy siekierę, którą byśmy mogli skubnąć? Nie, nie bardzo. Dzień dobry. Nikogo w tym domu nie ma. I o dziwo nie jesteśmy również na terenie prywatnym. To dobrze. Aha, wyłamywanie bardzo łatwe. Zobaczmy, czy jestem w stanie sobie z tym poradzić. Udało się, ok. Udoskonaliło nam się włamywanie. Przekraczasz granicę. Jak nas tutaj złapią, to będzie ciepło. Łykam wszystko. Miałem ich nie okradać. Troszeczkę koncepcja uległa zmianie. Ależ jestem teraz przeciążony już maksymalnie. Nie jestem w stanie już w ogóle się przemieszczać szybko. Także jak ktoś mnie tu zobaczy, no to będę miał ciepło. Kurczę, tutaj jelenina kosztuje sporą gotówę. Weźmy sobie jeleninę. Boczek również kosztuje sporą gotówę. Dobra, wyjdźmy stąd. Uja, ale jestem przeciążony. No nie jestem w stanie biegać. He, he, he. Gdzie są te łaźnie całe? Tam jest pacjentka jakaś w ogóle. Ja tutaj troszeczkę wyreperowałem. Zamknijmy drzwi. Dzień dobry, dziękuję. Nie było mnie tu wcale. Mimo, że jestem obładowany jak muł. Może z tą panią trzeba porozmawiać. Właścicielka łaźni. Dzień dobry. No i proszę bardzo, możemy z nią albo porozmawiać o interesach, co będzie niegłupim pomysłem. Majątek kupca Stuwa. Ajajaj, piękna rybka. Eliksir łazarza, sznaps. My jednak chcielibyśmy tutaj co nieco pohandlować. Sprzedajmy jej to, co jest najcięższe na pewno. Pieczona kaczka kosztuje 3,1, ale jest bardzo ciężka. Jelenina, to pewnie się zorientuje, więc nie będę jej tego sprzedawać. Sprzedajmy jej za to serki. Wszystko tutaj nie jest jakoś specjalnie ciężkie. Aha, bo ona też koncentruje się tylko i wyłącznie na pożywieniu. No szkoda. Co mamy w koszyku? Możemy coś od niej kupić ciekawego? I całą tonę ciekawych eliksirów posiada. Eliksir łazarza. Co to w ogóle robi? Po 5 minutach twoje zdrowie w pełni się odnawia, a kac zniknie, ok? Zbawienny sznaps wiemy. Woda życia. Po 5 minutach twoje zdrowie w pełni się odnawia, a kac zniknie. Czyli to samo co eliksir łazarza. Eliksir bycza krew. Właściwie wszystko działa na podobnej zasadzie. Cenowo są duże rozbieżności. Czy chcesz opuścić sklep? Nie, nie, nie. Pohandlujmy z nią. Spróbujmy potargować się również. Nie zdobędziemy tutaj zbyt wiele złota. Nie odciążymy się również znacząco, ale... Ale czemu nie? Zobaczmy sobie w takim razie, co byś powiedziała dziewczynko, gdybyś dała nam 5 groszy na przykład. Zobaczmy. Aye, that would do it. Aha, okej. Okay. Czyli łyknęła temat. Look where you're going. Łaziebna. Poczekaj, poczekaj, bo jestem tak przeciążony, że nie mogę cię dogonić, dziewczynko. Aj, no dobra, kit ci w oko. Nie no, będę musiał oczywiście tutaj za chwilę chyba zrobić jakiś porządek z tym. Zielarstwo nam wzrosło bardzo dobrze. Spróbujmy się wykąpać. Skorzystajmy z usług łaźni. Chcę order something here. So. What are you interested in? Co nas interesuje? Kąpiel, pranie i opatrzenie ran. No właśnie, trzeba również brać pod uwagę, że musimy prać nasze ciuchy, wykąpać się i dać odzienie do prania. Możemy po prostu wyleczyć swe rany, ewentualnie zapłacić za dziewkę i za wszystko, co się z tym łączy. Weźmy sobie kąpiel i pranie odzieży. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. But of course. Money first, though. Ile to będzie kosztować? 10 sztuk. Możemy spróbować się potargować. Zobaczmy, czy spuści nam troszeczkę sceny. And how much are you willing to pay? Ile chciałbym za to zapłacić? No oczywiście chciałbym za to zapłacić, powiedzmy,
nawet jednego grosza mniej. Zobaczmy, czy nam puści taką ofertę. Are we agreed? Well now, a little more and we'll shake on it. No dobra, nawet niech opuści to pół grosza, niech będzie. I guarantee it. God bless. Będzie to w jakiś sposób tutaj pokazane, czy po prostu ciachy już? Look where you... Aha, ciachy już, no dobra. Kurczę, teraz pytanie, gdzie tu jest jakiś handlarz? To na pewno bym chciał ogarnąć. Przecież powrócić do tego gościa można by, ale on nie miał nic gotowy. Z tą nie można specjalnie pohandlować, bo ona nie chce kupować ciężkich rzeczy, więc tutaj troszeczkę popełniłem błąd, czy zacząłem to wszystko chyba skubać. No nic, pójdźmy sobie dalej tutaj, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie no, takim tempem, to jak zanim ja tam dojdę, to tutaj wszyscy umrą. Będę musiał coś powyrzucać. Dobra, najważniejsze to pytanie, co jest najcięższe? Tarcza jest najcięższa. Wyrzuć. Będziemy w stanie przemieszczać się trochę szybciej? No niekoniecznie, leży ta tarcza? No leży, okej. Okay. Mam nadzieję, że ta pani tutaj specjalnie nie zwróciła na to uwagi. Końska skóra, kolejna ciężka sprawa. Wyrzućmy ją. Miecz pana Radzika zostawiamy, młotku Nesza sobie zostawimy. Wyrzućmy również. Chociaż młotku Nesza kosztuje tylko 4, wyrzućmy go. Wszystko kosztuje tutaj dość sporo, jest również sporo ciężkie. Ale jestem w stanie już przemieszczać się trochę szybciej. Dobra, w takim tempie nie ma problemu. Wszystko rzucone tutaj w środku, nikt na to nie zwrócił uwagi przecież. Dzień dobry. To nie ja tam wszystko zostawiłem, to nie ja tam naśmieciłem. Zamek, spoko. Okej. Okay. Może w którymś z tych domków będzie funkcjonował jakiś kupiec. Jakieś muchy gdzieś tu latają, w końcu jestem wykąpany, to nie ja. Kupa, mogę zebrać czy coś? Nie, ale wdepnę w środek, czemu nie? Jakiś prosiak chyba zabity. Maciora, nie, żyje. Mogę ją z buta pociągnąć? Jakie ma cyce wielkie. Pewnie urodziły się małe świniaczki, prosiaczki. Dobra, myślę, że tutaj nie ma co tutaj kombinować. Akurat dobrze, pójdziemy sobie tu, chociaż tu powinienem również iść. Najpierw zbadamy sobie ten temat. Zobaczymy, co tutaj nas spotka. Strumyczek. Tu może być jakaś, no właśnie, gospoda oberża. Tutaj będziemy mogli uzyskać konkretne informacje. Pogadajmy sobie z pierwszym z brzegu, z wieśniakiem. Co on może nam ciekawego powiedzieć na temat tego, co się tu dzieje? Bywajcie zdrowi. Czy znajdę tu jakiegoś handlarza, zapytajmy. Wotawa cały czas. Dobra, to już znamy. Oczywiście znamy to również, że gdyby mógł, to by sprzedał swoją babkę. Mamy tutaj Martę. Okej. Okay. Mamy tu również oberżystę. Oberżysta powinien znać jakieś plotki. Takie hinty przynajmniej pojawiają się w momencie, kiedy gra się doczytuje. Możemy porozmawiać z nim o interesach. Możemy go zapytać, co się tutaj ciekawego dzieje. Czyli optymistycznie jest nastawiony i nic więcej nie powie? Nie, żyje się tutaj naprawdę nieźle. Miejsce do spania mnie nie interesuje, natomiast bym sobie z gościem pohandlował. Może on będzie w stanie kupić od nas coś więcej. No bardzo ładnie, może kupić dość sporo. Pytanie tylko, czy łyknie od nas coś, co jest kradzione. Pewnie nie. Czerwony kaptur. Czerwony kaptur sobie sprzedamy. Pochodnie sobie zostawimy. Buty sobie zostawimy, w końcu mamy je założone. Koszule byśmy mogli sprzedać. Pożywienie od nas również kupi. Odwarzna gietka, z bawiennego sznapsa w sumie sprzedam. Czemu nie? Mamy ich dość sporo. 151, 76 mamy. 105... Mandasz, część kradzionych. Strzały. No i tutaj widzę już całą masę roślinek. Nocne koszule nawet skubnąłem. Mógłbym je sprzedać. Mógłbym teoretycznie.
Może nie zwróci na to uwagi, że to jest kradzione. Kto wie, zaraz się przekonamy. W takim razie sprzedajmy mu również jeleninę. Spróbujmy sprzedać mu psią skórę. Sprawdźmy koszyk. No dobra, spróbujmy się z gościem potargować. Zobaczymy, czy on stwierdzi, iż to jest kradzione. Ajajaj, chyba jednak stwierdzi, że to jest kradzione. Czyli trzeba będzie znaleźć tu jakiegoś pasera. Jesteś na terenie prywatnym. Sorry, już opuszcza miejsce. Jestem. To jest ta Marta cała? What the hell are you doing? Czyli możemy gościowi sprzedać tylko to, co nie jest kradzione. Trochę słaba ta historia jest. Gdzieś tu również z hintów wynika, że z młynarzami można handlować. Młynarze są tutaj jakimiś tego swego rodzaju paserami. To jest dobra historia. Dobra, czyli co byśmy mogli sprzedać takiego, co jest ciężkie? Dałoby nam troszeczkę złota. Pochodnie sobie zostawię. Stare buty sobie zostawię. Jesteśmy w nie wyekwipowani. Zieloną koszulę możemy mu sprzedać. Chlebek teoretycznie moglibyśmy również mu sprzedać. Serek byśmy również mogli mu sprzedać. Sznapsy mu też sprzedamy. Sprzedajmy mu powiedzmy dwie sztuki. Jedną sobie zostawimy. Może się kiedyś przyda. Nocona koszula. No dobra, 54,6. Spróbujemy od niego wyciągnąć trochę więcej złota. Może się uda. Targowanie będzie nam wzrastać, przynajmniej tak myślę. Well, we can try it. Możemy spróbować. Dobra, w takim razie chcielibyśmy od ciebie, żebyś odpalił nam za to powiedzmy 58 groszy. Zobaczmy 60. Ciekaw jestem, czy się chłopak wpieni, że taką mu zaoferuje ofertę. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. Spróbujmy jeszcze raz go namówić. Satisfied? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. A jego zniecierpliwienie mocno poszło w górę. Dobra. Niech będzie to 58. Zawsze 3 do przodu. That's a sum I can live with. Okej, coś tam niecoś sprzedaliśmy. Troszeczkę się odciążyliśmy. Mamy Martę. Pogadajmy z Martą. Co ona ciekawego sobą będzie prezentować? Okej. Możemy również z nią pohandlować. Czy ona będzie wiedzieć również, co jest kradzione? Również będzie wiedzieć, co jest kradzione. Szkoda. Szkoda. No cóż. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Czyli w gruncie rzeczy nic nie jestem w stanie sprzedać. Wszystko, co mam, a chciałbym jej sprzedać, jest kradzione. Dobra. W takim razie wiemy, że tutaj sobie funkcjonuje Marta. Tu jest jakaś piwniczka, pewnie można by było do niej wejść. Ich okraść, no ale po co? Pytanie. Mamy oczywiście symbol oberży. Jesteś na terenie prywatnym. Dobra, sorry. Przepraszam. Więcej wylewacie na stół niż do gęby, stwierdza pani, która sprząta. Pokrzywę mogę łyknąć? Mogę. Ależ spoko wyglądamy faktycznie. Tutaj możemy stwierdzić, iż szata czyni rycerza. Zbieram sobie troszeczkę ziół, roślinek wszelkiego typu. Co to było? Pluton? Piołun. Pluton. Pluton to ja mam w głowie. Czyli kolejny znacznik mamy odsłonięty. Wiemy, że tutaj jest oberża. Wiemy, że tutaj jest łaźnia. W takim razie teraz pójdziemy sobie tutaj. I zobaczymy, czy tutaj się coś ciekawego wydarzy. W tył na lewo kierunek przez most. Później za mostem w lewo. Ten co? Dzień dobry. Nalewa sobie wody. Przy strumykach można się prawdopodobnie również myć. Również wynikało to z hinta, który jest pomiędzy dograniem. Mamy karczmy, tu mamy strażników. Bieganie oczywiście na chwilę obecną jest niemożliwe. Mogę tylko zwolnić. Tego bym raczej robić nie chciał. Tu są jakieś ciekawe kwiatki pomarańczowe. Skakać też nie mogę, ok. Czyli to jest już nie do przebycia. Takie coś. Ok. Wieśniaczka, kolejny rycerzyk. Kurczę, no jestem tak blisko. Kwiatku, daj się zerwać. Nie chcesz, to idź w oko. I teraz, czy my musimy tutaj skręcić? No, musimy. To będzie dobra opcja. Tutaj są te same kwiatki? Nie, to jakieś inne. Maki.
Z maków będziemy mogli tworzyć ciekawe rzeczy. Biorę mak. Może jaka halucyna będzie. Spoko, są tak samo uzbrojeni jak my, więc nie rzucamy się tu pewnie w oczy bardzo mocno. Nagietek. Tam były nagietki, gdzie nie mogłem się dostać, bo były za wysoko. Okej. Okay. Krzywe również sobie zbiorę. Niech tam wzrasta ziołolecznictwo, czemu nie? Będzie można na pewno z czasem robić jakieś ciekawe eliksiry, mikstury, może bandaże itp. itd. etc. Zobaczymy. Na razie jestem za cienki w uszach. Krzyż pokutny. To jakieś przekwitłe pokrzywy? Mogę to zebrać? Nie. Szkoda. Krzyż pokutny, czyli co? Będziemy mogli się modlić, czy coś? Tu jest kolejna handlarka. Garbarz. Okej. Okay. Przekupka. Porozmawiamy z nią. Czy znajdę gdzieś tutaj jakiegoś handlarza? Czy ona również nas pokieruje do Wotawy? Is there someone here who trades in goods? Aye, go and see Votava, the pond keeper. It's somewhere around the granary. He's supposed to be maintaining the weir, but he spends most of his time making deals. No, Wotawę już znamy. Zobaczmy w takim razie, co ma ta pani garbarka do zaoferowania. 200 golda, sporo. A gdybym chciał ci coś sprzedać, może ty nie będziesz wiedzieć, że coś jest kradzione? No niestety, to by było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. No nic, nie pohandluję sobie. Nie będę je również okradać. Tu mamy jakieś coś chyba do zrobienia. Garbarz. Masz dla mnie jakieś zlecenie może, czy coś? Garbarz Broda. Pogadajmy. Broda ty. Oczywiście polecam Broda tego kanał na YouTubie swoją drogą. Masz dla mnie jakąś robotę? Istotna sprawa. Have you got any work that needs doing? Not much. Unless you're not averse to a bit of risk. How do you mean? As you can see, I tan hides. I can only buy them from the master huntsman and he never gives me enough. I'd hunt them down myself, only he keeps a close watch on me. But you now... Well, I don't think the master huntsman would be any happier about me hunting on his preserve. He wouldn't, if he caught you at it. Look here, I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order and I need something in particular. In which case, I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Okej, czyli mamy gościa, który może nas czegoś nauczyć, to jest pierwsze, a po drugie, będzie chciał od nas kupować skóry. Mamy skór to troszeczkę, co prawda, kradzione, może łyknie od nas, zobaczmy. You use some hides. I need the hide of a sturdy roebuck. There's a wealthy merchant after one to hang on his wall. As if anyone would believe he bagged it himself. Przynieść garbazowi skórę jelenia. No tak, tylko żeby to zrobić, to musiałbym pozbyć się tych kradzionych rzeczy, tak abym był mobilny. Zobaczmy sobie, co ciekawego w dzienniku się wydarzyło. Zagrożenie atakiem minęło, muszę wracać do Skalicy. Spoczywa na mnie obowiązek pogrzebania rodziców, tylko jak to zrobić? Mój pan zabrania mi opuszczać Talmberg. To już jest za nami. Muszę iść po konia. Skalice są daleko. To jest prawda, konia się gdzieś odnajdzie. Muszę dostać się do Skalic, nie mogę zostawić moich rodziców na łastwie psów. Mamy tutaj zajęcia i tutaj mamy zaznaczony wyraźnie jeden punkt. Można by się było tutaj udać. Tu mamy kolejny punkt zaznaczony. Sporo tych punktów. Aha, bo to nie jest punkt, tylko to jest jakiś X na mapie. Dobra, 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 nie było tematu. Ale wałek. Czyli tu mamy, tutaj jeszcze coś mamy ciekawego. Można by było się tutaj udać i zobaczyć, co to za miejsce. Dobra, idźmy tutaj jeszcze oczywiście. Jak tam się dostać najlepiej? Musielibyśmy sforsować rzekę, jeżeli byśmy nie szli po moście. Mogłem tutaj od razu iść z tej oberży, ale wolałem się zapoznać z treścią. Jakaś stodoła na opał. Kolejna stodoła na siano bardziej. Okej. Okay. Muszki. Grządki. Dla kurek. Możemy z tobą porozmawiać, dziewczynko? Przekupka? Ona tak za mną będzie łazić? Może to jakiś szpieg jest. Dobra, nic ci nie będę sprzedawać mógł, w związku z tym już wszystko mam kradzione, a ty o tym dobrze wiesz. I nie chcesz sobie robić szemranych interesów. A tak byś zarobiła, dziewczynko.
Dobrze, druga sprawa ciekawa, schodzi nam nasze nażarcie jak świnia, to jest spoko. Odkryliśmy dużo ciekawych rzeczy. Mamy tutaj przekupkę, która sobie poszła. Tam są krowy jakieś. Może warto byłoby na krowę zapolować i sprzedać skórę krowy na przykład. Łyknąłby od nas ten garbarz? Kto wie? Tych kwiatków nie mogę zebrać. Tu są kolejne kwiatki, te bym mógł zebrać. Tu mamy jeszcze jakiś krzyż, który odnaleźliśmy wcześniej. Rose Benjamin. Oset. Dobra, odpuśćmy Oset. Tam mamy cel. Tak, niewątpliwie chciałbym się odciążyć z czasem. Tutaj gdzieś jest ten most. Ciekaw jestem, nie no, nie będę tam wchodzić, nie jestem w stanie skakać. Nawet taka poręcz stanowi już przeszkodę nie do przybycia. Żołnierzyki, rycerzyki się kręcą. Jesus, what the hell? Sorry, Mac, nie odmówię. Krzywy zostawimy. No zobaczymy, co kryje się jeszcze w tym znaczniku. Tak, to będzie raczej seria, która będzie trwała dość długo jeszcze, biorąc pod uwagę to, że to przeciążenie mam. Będę musiał sobie coś z tym zrobić. Czy tędy będę w stanie wyjść? Nie, wszystko jest ogrodzone. Kurki coś kurzą? Myślałem, że to chodzi za mną ta przekupka, ale by był wałek. Wieśniaczka, okej. Okay. Uja, a co tu się stało? Beata Kowalowa. Nie no, nie będę jej łupił. A dlaczego ona nie żyje? Ale wałek. Ten tu cały czas stoi. Chyba chłopak się zapatrzył. A może to nią kropnął i się tutaj schował? To był wałek. Czyli pewnie w tamtym domu, do którego teraz zmierzam, będzie... Co? Będzie kowal. Kurczę, szkoda tej dziewczyny. Ciekaw jestem, czy to nie była jakaś postać questowa, żeby się nie okazało, że będę był zablokowany, bo... z czymś, bo padła sobie Kowalowa. Jeżeli możesz oczywiście i reflektujesz, masz wiedzę w temacie, możesz mi napisać, czy ona była jakąś istotą bardzo istotną. Jeżeli tak, to sobie oczywiście zrobię wtedy... wczytam sobie grę po prostu wcześniej. Kupa. Dobra. W każdym bądź danym razie tutaj gdzieś będzie nasz cel. Jakieś rogi, czyli pewnie domy jakichś kolejnych łowców. Zrobić. Dobra, tam widzę jakiegoś Robin Hooda. Łowczy. Dobra. Możemy z tobą zamienić dwa słowa. Łowczy. Mikołaj. God be with you. Niektórzy mogą cię czegoś nauczyć. Pewne lekcje jednak wymagają znajomości podstaw. Możesz spotkać więcej niż jednego nauczyciela danej umiejętności, ale zawsze będziesz mógł otrzymać od niego maksymalnie 4 lekcje. Może on będzie wiedział, albo nie wiedział, że coś jest kradzione. Chciałbym ci coś sprzedać. No tak, tak też czułem, że wszyscy tutaj już wiedzą o tym, że jestem chyba małym złodziejkiem. Złodziejaszkiem, ale moglibyśmy od niego coś kupić. Mapę skarbów posiada. Map skarbów, tam jedną również widziałem wcześniej. Co to jest radość patroszenia? Pouczająca książka o polowaniach. Dobra, zobaczmy, ile by nas kosztował taki trening łowczego na przykład. I'd like you to show me some hunting tricks. Certainly. Okej, okay, początkujący. No my jesteśmy początkującym, jakby nie patrzeć. Mistrz, poziom 15. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Ile? 94? A jakbym się chciał potargować i dać tylko 60, łykniesz taki temat? Daję ci 60, to jest wszystko, co mam. Idziesz na układ? Poszedł. Okej. Okay. No dobra, przy okazji się trochę odciążyłem z gotówki, chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. W każdym bądź danym razie nasz łowczy umiejętność poszła do przodu.
Możemy się znowu najeść jak świnia. Ewentualnie coś wrzucić. Bocek wrzućmy. Tak, to jest kradzione. Teraz skonsumujemy. I o dziwo nie jesteśmy na żarcie jak świnia. To też jest ciekawa historia. Wrzuciłem to, rozumiem. Teraz mogę to zjeść? Ależ kurczę, dużo rzeczy nawrzucałem. Aha, nie mogę nic zjeść, bo to chyba się musi na ugotować, czy cokolwiek. Nie wiem. Cała masa różnego typu stodołek. Dobra, czyli tutaj chyba miałbym odkryte dość sporo. Właściwie wszystko, co było znakami zapytania, zostało odkryte. Można by się było udać do lasu. Tu mamy krzyż. Tu mamy garbarza. Tu mamy oberże. Tu mamy gościa, który może nas nauczyć, czyli łowczego. Łaźnie. Talmberg. Ok. Zastanawiam się teraz, skąd tutaj łyknąć konia jakiegoś. Koń jest nam niezbędny, abyśmy mogli sobie ruszyć w kierunku skalicy, która jest naszym celem. A gdybyśmy chcieli sobie na przykład... Dobra, to jest punkt, to jest wszystko ok. Pytanie brzmi, czy ja jestem w stanie tutaj... Wiem, że było coś takiego jak szybka podróż. Jest. Czy jestem w stanie dotrzeć do skalicy szybko. Tu jeszcze mamy tą równinę całą. Teraz nie możesz odbyć szybkiej podróży, ok? A do równiny? Teraz nie możesz odbyć szybkiej podróży. Szkoda. To by troszeczkę na pewno nam przyspieszyło. O, szkoda, szkoda, nie szkoda. Dobra, nie będę gościa oczywiście okradał. Spoko, pola, łąki, lasy. Hej, 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 sokoły. Na kwiatków. Szałwia. No, zaczęły się brudzić nasz hełmik troszeczkę. Wyglądamy teraz jak wsiur, ale od samego początku tak wyglądaliśmy, więc specjalnie nie biorę tego do bani. Przydałby mi się jakiś kupiec. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy kupcowie, którzy tutaj funkcjonują, kupcowie, wiedzą o tym, że te rzeczy są kradzione, więc nie pozostaje im prawdopodobnie nic innego, jak powyrzucać te rzeczy, doprowadzić się do poziomu używalności. To może za dużo powiedziane. Szukać trzeba jakiegoś konia. Tutaj nie widziałem żadnego konia. Konie jedyne, które widziałem, były w zamku. Tych koni było tam dość sporo. Tylko pytanie, czy jeżeli wezmę sobie takiego konia, to się nikt nie zbuntuje. Można by się faktycznie pofatygować do zamku i zobaczyć, czy coś z tego wyniknie. Przeciążenie cały czas aktywne. Dobra, walić kwiatki. Tu hodują całą masę rzeczy. Mogę skupić sobie buraka? Aha, dobra, sorry. Tylko patrzyłem. Nic złego nie chodziło mi po głowie. Absolutnie. Tak, spróbujemy wejść do zamku. Odwiedzimy sobie jeszcze raz tego kupca. Właściwie to może się nawet zrobimy tak, że przekiwam się najpierw. Może w momencie, jak będę uskuteczniać sen. Kolejne pola jakieś. To wtedy kupiec będzie miał gotówkę. Tylko co z tego, że kupiec będzie miał gotówkę, jak ja mam wszystko kradzione? Warto byłoby może odnaleźć jakąś skrzynkę i wrzucić wszystko do tej skrzynki. I wtedy dopiero wyruszyć. Kimnąć się możemy tutaj. Możesz ze mną porozmawiać? Nie chce ci się. Skurwany. No to nie. Nie, to nie. Ta cały czas tutaj leży, czy się już jakoś, nie wiem, zebrała i poszła? Chociaż nie żyła? Tylko zostały po niej wiaderko. Ciekaw jestem, jak mechanika jest tutaj rozwiązana, czy oni są jakoś zabierani, czy giną po czasie, czy ktoś po nich przychodzi, jakieś grabarze i chowają takiego trupa. Swoją drogą oczywiście cały czas ponaglam pytanie i prośbę, czy ta osoba, która tam zmarła, to była jakaś pani Kowal, tudzież żona Kowala, czy ona była tutaj niezbędna,
była zbędna. Jeżeli była niezbędna, to pół bity. A jeżeli, znaczy niezbędna, jeżeli była niezbędna, to właśnie jest duża bita. Jeżeli była zbędna, to jest pół bity. Strażnicy porozstawiani w takich samych odległościach, no ale to jest dobre, zawsze jeden krzyknie, będzie blokować przeciwników, a reszta będzie mogła uciec i poinformować włodarza, co się wydarzyło. Przejdę? Kurczę, nie przejdę. Ajajaj, ale wałek. Wszystko przez to, że nie jestem w stanie skakać. A jeszcze większe wszystko przez to, że chciałem sobie skrócić drogę. Kurczę, brama jest zamknięta, czyli prawdopodobnie nie będę w stanie się dostać teraz do środka. Ale wałek. Tam nic nie widzę. Może chłopak mnie wpuści jednak, zobaczymy. Ta, wpuść mnie, nawet nie ma takiego komunikatu. No to dobrze, że sobie tutaj przyszedłem. To taki spacerek. Czyli cóż, w następnym odcinku będziemy zmuszeni udać się z buta w kierunku Skalicy. Chyba, że uda mi się gdzieś tutaj jakiegoś konika pozyskać po drodze. Po drodze jeszcze również jest jedna wioska, którą trzeba będzie odwiedzić po drodze. Może w niej będzie jakieś coś, jakiś konik. Bo droga by była przed nami bardzo daleka. Musielibyśmy iść tutaj tym szlakiem cały czas, prosto, prosto, prosto. Tu mamy kolejne krzyże jakieś. Wszystko się poodsłaniało w momencie, kiedy uciekaliśmy przed tymi zwiadowcami. Tu mamy jeszcze jakieś coś. Może tu będzie jakiś konik na przykład. Dobrze, myślę, że na ten materiał tu wystarczy. Sporo zrobiłem, dużo ukradłem. Wszyscy już oczywiście wiedzą o tym, że jestem małym złodziejem i nie chcą ode mnie kupować fantów, które udało mi się skubnąć. Nazbierałem tonę maków. Zrobimy z tego makowiec. Mam również szałwie. Zrobimy z tego szałwowiec. I mamy również tutaj coś takiego jak mniszek. No, z mniszka zrobimy co? Z mniszka sobie wyciśniemy sok do kieliszka. Poprawimy makowcem i będzie gitara. Będzie nas trzymać. Ho, ho, ho. Tutaj jakaś niewiasta padła. Już jej nie ma. Może się odrodziła. Odkryliśmy nową kapliczkę. I całą masę rycerzyków i żołnierzyków, którzy sobie tutaj funkcjonują jako patrole. I trzymają wszystko w garści. Najważniejsze, że udało się opuścić Talenberg. No i czekałaby nas teraz długa, strasznie droga do celu, gdzie będziemy starali się pochować rodziców. O ile w ogóle będziemy mieli taką opcję. Okej, teraz pytanie brzmi... Aha, można by jeszcze zrobić taki myk, jak my tutaj z tą bronią stoimy. Chciałbym się dowiedzieć, co tutaj jest najbardziej wartościowe. Wydaje mi się, że... Teraz pytanie, kurczę, brzmi... No właśnie, bo wyposażmy się w ten miecz. Cały czas jednak bije z pięści. Czy ja potrafię wyjąć miecz? Miecz? Nie potrafię, tylko będę musiał ustalić sobie, jakim przyciskiem to się robi. Uja, mamy jabłka. Możemy je łyknąć? Skąd te jabłka spadły? Stąd. Albo się komuś wysypały. Dobra, nie będę już przedłużał. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście ja jestem Arkadiusz, to jest Kingdom.com. Kmieć Henryk, który pomału zaczyna przypominać już rycerza, przynajmniej z wyglądu. Udaję się teraz w daleką drogę w kierunku wioski macierzystej, aby pochować swoich rodziców. Będziemy sobie szli tam i zobaczymy, co spotka nas po drodze. Na razie widzę jakieś lasy, łąki. Oddalamy się od Talenbergu i to będzie prawdopodobnie tutaj po drodze. Ciekawe rzeczy się mogą dziać. Mamy liście. Będziemy sobie podążać wzdłuż rzeczki. Ale to wszystko w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja jestem Arkadiusz. Tutaj przed nami jeszcze jakaś mała wioseczka. Może tutaj znajdziemy jakiegoś konia. Tu widzę coś na mapie, jakieś obozy tajne ukryte. No i będzie się działo. A tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.